Witam Państwa serdecznie. Mój temat to wyszkolenie indywidualne zawodnika w obronie. Postaram się Państwu jak najdokładniej przekazać wszystkie informacje, jak powinien zachowywać się zawodnik wyszkolony w sektorze centralnym, bocznym, w sektorze skrajnym oraz zawodnik w obronie wysuniętej. Do tego wszystkiego przejdziemy. Ja tylko słowem wstępu, wiedzą Państwo, że piłka ręczna należy do gier wyczynowościowo-szybkościowych. Właściwie teraz z nastawieniem na szybkość, ponieważ jest to coraz szybsza gra i to jest bardzo ważny aspekt wyszkolenia. Dlatego też tutaj na takie trzy części podzieliłam trzy aspekty. Wyszkolenie zawodnika w obronie, to jest poruszanie się zawodnika, interwencje, czyli jak ma interweniować i intencje, czyli jak ma się zachować, jak ma przewidzieć pracę atakującego. Na początek może główne założenie, jak powinien w obronie zachowywać się obrońca. Poproszę sobie tutaj teraz panią z prawego skrzydełka rozegrania środkową i zademonstruję. Ja mam chodzi o obrońcę, jak ma się ustawić na nogach. Wiedzą Państwo, że jak obrońca się ustawi na wyprostowanych nóżkach, to nic z tego nie będzie, ponieważ zaraz, jeśli nie atakujący go nie przewróci, to go objedzie z wodą. To jest bardzo ważne ustawienie na nogach. Szeroko na nóżkach, jedna nóżka powinna być do przodu, ale w zależności od tego, gdzie jest piłka, czyli jest kilka aspektów, jak musi się ustawić, gdzie jest piłka, gdzie jest obrotowy, w którym momencie. Jeszcze jedną panią obrotową poproszę, żeby stanęła na środku na razie. Obrotowa, ok? Stań proszę na środku. I takie najważniejsze rzeczy, czyli piłkę ma teraz środkowa. Obrotowa jest w środkowym sektorze boiska, czyli zawodnik na, załóżmy na bocznym rozegraniu, może pozwolić sobie na to, jak zapytamy nie ma obrońcy, aby wyjść wyżej. W zależności od tego, gdzie jest piłka, tak się ustawia. Piłka jest w środkowym sektorze, więc powinien na całym pełnym zasięgu ramion próbować tą piłkę przejąć. I teraz ważna sprawa, najważniejsza. Jakie jest podstawowe zadanie obrońcy? Jakie jest podstawowe zadanie obrońcy? Przejąć piłkę, tak? Przejąć piłkę po to, żeby zdobyć bramkę. Chociaż założenia, o tym też będę mówiła w dalszej części przy ćwiczeniach, założenia trenerów są różne, w zależności od tego, jak będzie, jak pracuje zespół i jaką mamy obronę. Bo jeśli mamy bardzo mocnego zawodnika na środkowym sektorze obrońcy i wiem, że sobie poradzi, to ja mogę od razu ustawić się tak, jak piłeczka pójdzie do środka, puść piłeczkę do środka, mogę, to jest jedyny moment, kiedy powinnam podwyższyć i ustawić się tyłem do bramkarza, lekko jedną nogą, ale mogę go zaprosić do środka, bo wiem, że mam mocnego obrońcę. Ale jak idzie tutaj piła, i generalnie założenie jest takie, że powinno się go zaprosić w które miejsce boiska? Na zewnątrz, bo stamtąd jest trudniej zdobyć bramkę, tak? Wiadomo, że ze środkowego sektora jest łatwiej. Więc powinna wtedy iść lewa nóżka do przodu, bo ja go zapraszam swoim ustawieniem, swoją postawą, ja go mam sprowokować do tego, aby on poszedł w to miejsce, w które ja chcę. Puść piłkę proszę do skrzydełka i teraz co robi obrońca? Przesuwa na nogach i stara się zatrzymać tutaj, żeby zawodnik skrajny nie zdobył bramki. Ale to też zależy od założeń trenera, bo trener może założyć. Słuchaj, ty odcinasz skrzydełko. Więc tutaj uniemożliwiam wtedy podanie, tak? Zanim piłeczka dojdzie, ja próbuję tą piłkę wygarnąć. Dlatego mówię, że to jest bardzo ważna kwestia, ona wyjdzie przy ćwiczonkach później. Jak trener ustawia zespół pod danego przeciwnika?
Puśćcie proszę piłkę teraz do środka. To co mówiłam, tak? I teraz obrót. Obrót mi nie przeszkadzał, więc ja mogłam z tą interwencją wyjść wyżej. Proszę przejść tutaj. I teraz ta sama sytuacja. Czy ja podaj piłkę do środka? Czy ja mogę wyjść wysoko teraz? Nie mogę tak jak przed chwilą wyjść do 9 metra. Tylko muszę ustawić się tak, żeby pomóc przy współpracy z obrotem, tak? Puść piłkę do skrzydełka. Jeśli obrót zostaje tutaj, muszę zdążyć nisko na nogach przesunąć. I teraz jedna ważna rzecz. Kiedyś nas uczono, poruszamy się w obronie krokiem dostawnym, tak? Niestety, odchodzimy od nauczania kroku dostawnego z tego względu, że jest po prostu najzwyczajniej w świecie za wolne, więc teraz uczymy kroku biegowego. Nie da rady teraz robić tak, bo to już jest, nie ta bajka, to już jest za wolne. Podaj piłkę, jadę krokiem biegowym, tak? Puść piłkę, jadę krokiem biegowym. Cały czas poruszam się krokiem biegowym. Staramy się, jak będziemy nauczać kroku biegowego, żeby nie krzyżować nóg, tak? Za chwilę, tak jak mówię, omówimy te trzy aspekty, zaczynając od poruszania i będziemy właśnie zwracać uwagę na to, żeby zawodniczka właściwie się poruszała. Czyli jak Państwo teraz nauczają obrony, zwróćcie Państwo uwagę na to, żeby dużo elementów robić właśnie krokiem biegowym. My sobie to przećwiczymy, poruszanie się obrońcy, ale zawodniczka w tym elemencie będzie musiała zwrócić uwagę na to, w której ręce trzymam piłkę i tak zachować się przy interwencji w obronie. Czyli jeśli podniosę, bo teraz będziemy ćwiczyć wyjście do rzutu bieżnego. Dokładnie sobie omówimy, jak należy zachować się w obronie przy rzucie bieżnym, ale teraz chodzi mi o to, żeby zawodniczki właściwą rękę blokowały, właściwie się ustawiały przy... Bardzo proszę, zaczynasz. Której ręce, której bój. O. Thank you.
że będziemy poruszać się podaniami piłki poprzez boiska, tylko w tym sektorze, metr w tą, nie wychodzimy. Osoba, która jest w środku, ma za zadanie tą piłkę przejąć. Poczekaj, tam jedziemy. Przejęłaś, zmieniasz się z nią. Słabo i jedziemy dalej w tą stronę. Super. Jedziemy w tą stronę. Tak. I tutaj. I poruszamy się nie dalej od siebie niż 3 metry. Środkowa stara się wygarnąć piłę. Wygarnie, zmienia się z tą, która skusiła. Pawle, Pawle. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, teraz bardzo proszę, te panie, które mają piłki, zostajecie na miejscach tak jak jesteście, odkładacie piłkę, bierzecie szarfę. Te, które mają piłki, szybciutko. Odkładasz piłę, bierzesz szarfę, podchodzisz tutaj. Zakładasz tą szarfę za spodemki i teraz na czym będzie polegało ćwiczenie? Ty masz ją uchronić od tego, żeby ta kobieta nie złapała szarfy. Czyli chwytacie się za ręce, ty swoim ustawieniem prowokujesz ją, żeby poszła, nie możesz tak stać w obronie, bo to nie jest postawa obrońcy, szeroko, nisko na nogach, ty ją prowokujesz, żeby poszła w odpowiednią stronę i chronisz swój ogon, tak? Ona jest ustawiona przodem. W tych miejscach, proszę, jak odciągnie ogonek, jest zmiana w trójce. Uwaga, patrzymy. Poruszać w poprzek boiska, a później sobie polecimy jeszcze skąd.
dodatkowe ćwiczenie. Okej. Okay. To dobrze! Dobrze, pociągnij ją, pociągnij. Ona też stawanie będzie na nogach. Tak jest. Dobrze. Okej, okay, dobrze. Jedziesz w jedną, w drugą stronę, pracujesz na nogach. Wypuść piłę do niej. Co teraz
chcesz piłę do niej. Co ma zrobić obrońca? Ty! No oczywiście bez kozła, bo jesteście trochę za wysoko, ale ty masz wyjść na rękę, a co ma zrobić ta w obronie? Odciąć obrót od piły. Dokładnie. Próbujesz odjechać i jedziemy wtedy drugą stronę. Ty cały czas pracujesz tutaj, to proszę. Jedziemy. O! Dobrze, odejdź. Nie tam, proszę się pożyć. Jedziemy drugą stronę. Ale za tak. Dobrze, dalej. I już na bok. Już na bok, skopane. I kończę. Bardzo źle. Można sobie założyć, że na przykład tutaj podanie do obrotu jest za dwa, nie? Bo mają teraz popracować, współpracować, pomóc sobie przy obrocie. Dobrze. Jedziemy. Okej. Drodzy Państwo, ja przekroczyłam czas o 6 minut. Tych ćwiczeń jest... Dziewczyny, zapraszam, proszę, stańcie na środku tutaj. Fajnie popracowałyście. Proszę Państwa, temat obronny, temat rzeka. Dziękujemy, które radzicie.